Witajcie kochani na holu zakupowym z Lidla. Mam jeszcze Rossmann i mam Ciuchland. Ale na razie nagram Lidl, bo już trochę stoi, bo jeszcze parę rzeczy załatwialiśmy, ale kawa z Wami. O, dobra. Trochę ciepła. Co mogę powiedzieć? Wypłata była. Ale wraz nie kupiłam całej chemii, co miałam kupić, bo w sumie zapomniałam. Wpadłam do Rossmanna i co innego wzięłam niż, powiedzmy, takie nadwyżki wzięłam. Ale na dzień dobry, takie kulki jakieś do mleka. Jedna zapiekanka z makaronem i szynką. Jedna przyprawa gulasz, fix. Dwa razy spaghetti bolognese. Dwa razy tagliatelli z kurczakiem i dwa razy kotleciki jaglane, które Wojtek ubóstwia. On je ubóstwia. Dalej. Ser żółty. Domestos. Kubuś, który musiał być już wypity w sklepie. Strasznie mu się chciał pić. Bułka tarta. Kilogram cukru. Staram się nie telepać stołem. Co mamy? Tutaj kasza jęczmienna, pęczak, a tutaj mamy ryż brązowy. I już jedna siateczka zużyta. 120 parę złotych wydaliśmy. I jakbyście, bo pewnie Wam to puszczę dzisiaj, a moja lista, jutro w Lidlu ma być schab po 11 zł, ale przy zakupach minimum za 69 zł. Nie bardzo mi się chce jutro jechać. Już dzisiaj byłam, mówię jutro, zobaczymy czy ten, bo nie wiem co bym mogła wziąć, żeby dostać ten schab taniej. Lecimy dalej. Jedna puszka pomidorów krojonych. Jedna taka passata. Makaron penne. Ostatnio słyszałam, jak to się mówi, bo penne ma dwa, jak źle powiemy, to oznacza męski przyrząd. Po włosku. Świderki. Jakaś taka szyneczka. Filet wędzony z indyka. Z pomarańczową metką za 2,99 do 12. Oczywiście mieloneczka. Jeden ser półtłusty. Jeden taki do smarowania śmietankowy. Dwa opakowania udek, bo są tańsze, bo są w promocji. O, tak chciałam powiedzieć. Zobaczmy, to jest łatwo, muszę je porozdzielać. Zaraz, żeby nie uciekł. Majonez winiary. Dwa razy wzięłam salami dojrzewające. I coś, co mi się bardzo ostatnio chciało, czyli krokiety z pieczarkami mozzarellą przy zakupie dwóch było taniej. Ja to chętnie dzisiaj opędzluję na obiad. Nie wiem, czy mąż też, czy co innego. Też sobie to położę. I na końcu wzięłam trzy takie opakowania pod udzia z kurczaka, bo również były tańsze troszkę. I tyle. I tyle zakupów. Później nagram resztę, bo muszę to pochować, mężowi obiad ogarnąć, wypić kawę, spróbować ciasto, które nagrałam dla Was. Dawno nie było. Szok, dziewczyny. Nagrałam ogórki małosolne i nagrałam ciasto. Dobra, widzimy się później.
Dobra, poganiałam sobie już mniej więcej Lidl, jeszcze tutaj zostało mi mięsko, ale to zaraz. Stwierdziłam, że się zajmiemy czym? Rossmanem. Jeszcze w Nanecie byliśmy i w ogóle, sorry, tyle wiem. Chciałam powiedzieć, że chcieliśmy wziąć lodówkę na Agatę. I pan powiedział, że już banki nie dają rat 0%. I po prostu wyszło nam beznadziejna rata. Może nie tyle rata, co dodać wszystkie raty i sumować to. No to trochę jest wyższe niż cena lodówki. I nie wiem, ale za to wzięliśmy tuż do drukarki. Za, nie wiem, 70 zł. Dobra, bierzemy się za Rossmana. Trochę przesadziło. Pierwszą rzeczą, nowością, którą w Rossmanie dodałam i jest nowością w Rossmanie, tak mi się wydaje, tak? Bo gdzieś słyszałam, że to nowość. Flu. I to jest mus do golenia, łagodzący, z awokado i tutaj awokado i niacynamid. Dobra, chyba dobrze przeczytałam. Wiadomo, nanieść, rozsmarować golime nóżki i mają być piękne i super. Ładnie pachnie, zobaczcie jaka pianeczka. Ciekawe, czy jest to wydajne. No ładnie pachnie, taka fajna konsystencja, taka jak lodzik, taki śmietankowy, nie, bez skojarzeń. Na promocji jest po 15 zł albo 16, nie pamiętam czy jest 14,99 czy 15,99, więc taką sobie rzecz wzięłam, bo powiem wam, że pod prysznicem to jest masakra golicznogi. Kolejną rzeczą, również wydaje mi się nowością, bo wczoraj sobie to przyglądałam aplikację Rossman, jest to ta Rexona. Fakt faktem, mała, 150, 15 zł. Maximum Protection. Zapach fresh. No zobaczymy, jestem ciekawa. Są już na takie upały, że jestem bardzo ciekawa, czy będzie fajny, bo jeszcze jest w pudełku, tylko nie wiem, czy to jest kulka, czy w sztywcie za 3 dyszki. Wojtusiowi wzięłam pastę, bo dzisiaj chciał umyć zęby i mąż mu dał drugą pastę, taką czerwoną, jak tam o smaku, nie wiem, jakimś owocowym. I Wojtek jak zobaczył, powiedział, że nie chce myć, tylko powiedział, że tylko tą, więc trzeba było dodać pastę mu. Kolejną nowością, jaką już podnoszę, to żeby tak nie telepać. Jeszcze pani tłumaczyłam, jaka to reklama, że psiuka włosy po pracy i są takie piękne. Czyli Artishock, nie wiem. Jaga chupało, ja byłam kiedyś bardzo fanką Jagi chupało, bardzo uwielbiałam wszystkie programy z nią oglądać i tam się w ogóle zachwycało mi jej fryzjerstwo, bo to były takie początki, gdzie fryzjerzy, tak, to już nie był fryzjer, tylko to był stylista się robił. I to jest nawilżenie, odbudowa, odżywka nawilżająca, mgiełka odżywcza, wyciąg z karczocha, ekstrakt z liści aramantusa, wyciąg z nasion amarantusa. I tutaj właśnie chodzi o rozpylenie włosów. Stosuj tak często, jak to jest konieczne. System bardzo ciekawa, 18 zł. Przepraszam, 18 zł. Więc mój mąż to umrze, jak na zawał zejdzie, jak usłyszy. Ale na szczęście nie słyszy. I coś, co chciałam bardzo. Nie wiem, czy ja będę z tego korzystała. Jestem bardzo ciekawa. Wiecie, co to jest? To jest do robienia kresek. Widziałam tylko chyba jedynkę i dwójkę, jak ktoś pokazywał na TikToku. I jestem bardzo ciekawa tego efektu. Teraz obecnie jest to na promocji po 8 zł, bo tak to chyba 14. Jak chcecie, to możemy się pobawić. Postaram się robić, jak oczywiście będziecie chciały, to mogę wam nagrywać z testem tego. Czy to faktycznie
czy ja faktycznie zrobię te kreski. Zaraz Wam to otworzę i Wam pokażę, jak to tak wygląda. I chyba to są dwie. Tak, dwa szablony są. Tak. Czyli na przykład... O, tak przykładamy i malujemy. No, ciekawa jestem, czy mi to wyjdzie. Albo jedyneczka, widzicie to? Dobra, muszę najpierw chyba pomyśleć, jak to się używa. O, tu może trójka, tak. Chociaż nie, to chyba tak powinno być. Takie, wiecie, kocie oko. Będę robiła. Dwa szablony są, więc fajnie. Pomyślałam, że tylko jeden będzie. Więc chętnie poużywam, zobaczę sobie, czy będą miała. Strasznie mi się podobają, jak dziewczyny mają takie tutaj ładne, niewyciągnięte te oko. Jakaś reklama pojechała. Wyciągnięte oko i tak ładnie zblendowane te cienie. Strasznie mi się to podoba. I strasznie chciałabym umieć się tak... Dobra, nie mogę zabrać. Strasznie chciałabym umieć tak malować. Kiedyś jakoś umiałam się malować, a teraz powiem Wam, że nie idzie mi to. I jeszcze po 9 zł wziąłam takie... Dwa opakowania słoiczków. Słoiczki z zakrętkami na nadruk Antek. Nie wiem, jaki nadruk. Trzy słoiczki, 350 ml. Mam zamiar zrobić dżemy truskawkowe, więc zobaczymy, czy to mi się sprawdzi. Mam dwa opakowania. O, znalazłam rachunek, więc zaraz Wam wszystko powiem. Ten spray kosztował 18 zł. Słoiki 26 minus 8. Do golenia 15,99, tak. I ten spray, a mówiłam, a Rexona jeszcze zobaczymy, 15 zł. I szablony 9 zł w takim razie. Dobra, tyle moich zakupów. Widzimy się znowu za chwilę. I zmieniliśmy lokalizację na mój duży pokój. Ja ciągle z tą samą kawą chodzę, tylko przemieszczam się. Ale już tak, Krystek wrócił do domu, rzucił plecak i poleciał. Wojtek dalej śpi. Mąż poszedł do pracy. A ja stwierdziłam, że dogram Wam tego Ciuchlanda i będę miała na dzisiaj skończony film. Wypadałoby trochę posprzątać, bo nawet na tym stole jest wszystko. Sześciutko. Dobra, lecę po kolei, tak jak jest w siatce, będę wyciągała. Pierwsza rzecz może nie jest jakąś tam ekstra. Minecraft. Wojtusiowi się spodobała i ją chciał. 116 rozmiar. A dzisiaj było u nas w Ciuchlandzie po 2 zł. Tak to kosztowała ta koszulka 8, a ja zapłaciłam 2 zł. Wydaliśmy 20 zł. Jeszcze taka jestem ciekawa, wiecie co, materiał. Co to jest za Primark? Ale 100% poliestru. Właśnie tak mi się czuje, że coś tu jest takiego. Więc się dziecko będzie pocić jak nie wiem co. Ale okej. Poszliśmy wszyscy we trójkę. Ja, Wojtek i mąż. Tak. Podświętnie. Następną rzeczą mąż sobie wziął takie spodenki jakiejś takiej firmy. Takie beżowe z kieszonkami. To już z myślą wziął o pracy. O pracy. Do pracy. Jak będzie ciepło. Bo jak... Nie bardzo ma się ubierać jak ładnie, bo jak go wyrzucą na paczki, to potem jest cały brudny. Drugie spodnie też takie wziął. Tu mamy metkę, to wcześniej kosztowało 10, teraz 2. Firma mi też kompletnie nieznana. Teraz tutaj ja tylko zapnę. A drugie spodanki również takie z kieszonkami, tylko że już widzę są krótsze. Więc do pracy jak najbardziej spokojnie starczy. Co tu mam? A! Dla Krystka znalazłam takie spodnie rozmiar 164. Organiczna bawełna. Będzie miał albo do spania na lato,
albo będzie miał do latania po działce na przykład. Mąż wziął, no tuć, nie mąż, Wojtkowi wziął takie śmieszne skarpetki, co ja mówię, skarpetki, spodnie takie cienkie, dłuższe, nie wiem, czy będą długie, czy takie troszkę krótsze, z takim, ja kojarzę tą bajkę tego chłopca. Trzy. Tureckie. Trzy i tureckie, trzy rozmiar. Takie luźne gadki, też pewnie będzie miał po działce. Chciałam swoje zostawić na końcu, bo mam całe trzy rzeczy normalnie, szuk. Więc tu jeszcze mąż coś wziął. Wziął jakieś koszulki sobie. Jedna kosztowała wcześniej 12 zł. Taka śmieszna. To chyba z jakiegoś filmu. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewna. Taka zwykła czarna polóweczka. Koszuleczka bardziej niż polóweczka. I druga, powiem wam, że też wcześniej kosztowała 12 zł. No za 12 zł to mnie kompletnie nie kupiła. Wolałabym iść, nie wiem, do Pepko za dychę kupić. Dobra, teraz widzę w całości ten wzór. Wcześniej się patrzyłam i nie bardzo mogłam załapać. Co to za... Next. XL-ka Regular Fit. Taki... O, czy nawet po działce, czy po domu będzie miał. Ok, zostały trzy rzeczy moje. Ja bym się to tak nastawiła. Przekręciła. Ok. W sumie mam dwie rzeczy w dużych rozmiarach. Pierwsza rzecz to jest taka bluza z takimi tutaj cekinami i tutaj. To jest duży rozmiar, bo ja wiem. Popatrzyłam, bo to jest europejskie 48-50. Wcześniej kosztowała 15, albo myślałam, że jest na tyle fajna, że nawet po działce mogłabym w niej latać. Bawełna i poliester. Ok, no to mierzymy. Już nie jestem fanką mierzenia niewypranych, ale ok, mierzymy. No i dobra. Tu ma takie cekiny, tu ma takie cekiny. Coś mi tutaj, może bym troszkę twarz pokazała. Taka luźna, tak? Oversize. Myślałam, że będzie większa, nie jest większa. Rękawy można podciągnąć i po działce, nawet jakby miała latać, jak jest chłodniej, ok, jak najbardziej. O, nie lubię tego zapachu, bo mam z tych ubrań. Druga mi się bardzo spodobała i się dziwiłam, czemu nikt jeszcze jej nie kupił. Czy to jest? A, HM. 3XL, też duży rozmiar. Wcześniej kosztowała 14 zł. Taka. Się nie wiem, czemu jej nikt nie kupił. Taka fajna, taka cieniutka. Bo tamta ma polarek, a ta ma nic. Cieniutka. Ok. Ta też będzie szeroka. Ale... ale strasznie mi się oto z przodu spodobało. Strasznie mi się spodobało. Powiem wam, że spokojnie mogłabym nawet to założyć na plac zabaw. Trochę się obniżę i wam pokażę. O, nawet o, do krótkich spodenek jak najbardziej pasuje, bo jest cienka, fajna, luźna. Rękawy można podciągnąć. No ta mi się bardzo podoba. I te z przodu. Rome. Rzym. Bardzo ładna. Nie wiem czemu. I ktoś nie chciał. Ale jak ktoś nie chciał, to ja ją chciałam, tak? I ostatnie jest coś, co nie wiem, czy będę nosiła. Wcześniej kosztowało 15 zł. Ale widzę, że noszą takie rzeczy. Noszą takie rzeczy i tak sobie pomyślałam, że noż mówię, że nawet fajnie wygląda, więc nie, czemu nie.
Ale nie byłam, nie patrzyłam się w lusterku. Bo to jest taka, nie wiem, koszula, katana. Coś ala jeansowe. Z firmy mi kompletnie nieznane. To są takie kieszenie. Podoba mi się kolor taki niebieski. W ogóle nie jest zniszczona. Fakt faktem, że no zapnę się, tak? No zapnę się. Tylko może zapięta to tak mało atrakcyjnie to wygląda. Ale jakby było tam chłodniej. Do jeansów, do adidasów. Nie wiem, czy wy to widzicie. To co ja. Tak mi się wydaje, że to jest takie spoko. Takie, no noszą teraz, takie śmieszne koszule ala jeansowe, nie jeansowe. No 2 złote myślę, no dobra, wezmę. Mówię, jak nie będę nosiła, wywiozę na działkę. Ktoś będzie nosił, nawet moja mamuśka. Rękawy można podwinąć, bo ja to w sumie nie lubię takich długich, lubię krótsze. Oła, uszczypnęłam się. No dobra, może się będzie trzymać. O, no tak średnio na jeże. Oho. No nie wiem, czy wy to widzicie. Taka wiecie, zarzucić i lecimy na miasto. Lecimy z Wojtkiem na plac. Jeszcze się tak obniżę. O, to mi sięga tak. Pupkę zasłania. Z tyłu tak. Więc myślę, że spoko. Napiszcie mi, jak wy widzicie mnie w tej koszuli, bo tak coś mnie intryguje w niej. Coś mi się w niej podoba, tylko jeszcze nie wiem co. Ale jakby ją ładnie uprasował, wyprał. Jak myślicie? Dobra. I tyle moich zakupów. Moja metka. No. Dobra, ręce mi utknęły. Tak, nawet trzeba opuścić rękawy, żebym ja mogła wyjąć ręce. Okej. I właśnie sobie tak pomyślałam, że jak już jesteśmy przy tych zakupach, to... no właśnie, więc... Dobra, nie to wzięłam, to chciałam, złapałam. Bo moje krzesło robi dzisiaj zawieszek. Drugie krzesło czeka, aż mąż posprząta pranie swoje. Chyba będę musiała to sama zrobić. Dążę do tego, że jak już jesteśmy, tak nagrywam takie a la hole zakupowe, to pomyślałam sobie, że dokończymy jeszcze jednymi zakupami. U nas w Łęcznej, w Ameksie kupiłam Wojtkowi butki, takie butki, ciapki, trampeczki do latania polskiej firmy. Bigami. 42 zł do latania. Oczywiście Wojtek mój zachwycony tymi butami. I zaraz obok poszłam do pani poprosić o takie skarpetki firmy Gatta. Cotton Line. Polski produkt. 27-29 rozmiar. Po 8,50, ale to są, wiecie co, to są takie skarpeteczki, takie wiecie, cienkie. Różne pani miała. Od razu białe, mówię, nie biorę, bo nie będę brała, ale mam takie z overem. Drugie z piłką. Trzecie z takim samochodem. I czwarte z Meta. Finish Meta. Więc takie skarpetki Wojtkowi wzięłam właśnie do trampek czy do adidasów właśnie na teraz, takie cienkie. Bo różnie zakłada. On sobie sam wybiera buty, czy chce założyć klapki, czy chce założyć adidasy, czy chce te ciapki. Więc on sobie sam zakłada. Najlepsze jest to, jak sobie wybiera kalosze. 40 stopni upał, kalosze wezmę. I jeszcze u tej pani brałam z Atlantika męskie bokserki, takie luźne do spania,
dla kystka w rozmiarze S. Tylko to już akurat Wam nie będę pokazywała, bo już kystek nie śpi, więc nie będę wyciągała, pokazywała. O dziwo się zmieścił, tak? Nie byłam pewna, czy nie będą mu spadały, ale jest zachwycony, więc na pewno jeszcze będę musiała mu pójść kupić ze dwie pary na lato, bo on tak lubi w takich bokserkach spać. I byliśmy jeszcze w Kiku. Byliśmy w Kiku. Tak, bo szukałam tam jakiś trampek. I mam do 16 czerwca tą kartę VIP-owską, która już mi się kończy, powinna być już na całe życie, moim zdaniem. Tak, co wtedy były otwarcie Kika. I kończy mi się, więc zaraz nie będę miała swoich fajnych rabacików. Więc dobrałam Wojtkowi takie niebieskie spodenki, bo nie ma akurat takiego koloru, rozmiar 104. I one kosztowały 13 zł, więc nawet bez tego też nie są drogie. I sobie wzięłam dwie pary kolarek. Jedne rozmiar 46, czarne, kosztowały dyszkę. Właśnie i obawiam się, że 46 mam czarne, widzicie? Takie zwykłe kolarki. A tu mam 44 białe. Białe już nosiłam i były dobre. Są noszone, tak, bo nosiłam na zebranie, zakładałam sukienkę i sobie założyłam kolarki. Choć sukienka mi trochę sukienka trochę mi się podnosiła do góry i było widać moje kolarki, więc chyba jednak do sukienki tej mojej będę musiała jednak zakładać co innego. Albo kupić coś cielistego, w cielistym kolorze. Tyle naszych zakupów, tyle ostatnio ciekawości u nas się pojawiło. Ciekawości. Dziwne stwierdzenie co do ciekawości. Tak naprawdę podstawowe zakupy. No dobra, w Dosmanie trochę przeszalałam, bo nie sądziłam, że wezmę sobie... No to do włosów to takim trochę spontanem było. Ale na pewno sprawdzę, jak to będzie wyglądało, bo moje włosy dzisiaj już na pewno potrzebują umycia. Jutro, sobota, niedziela. Nie wiem, co planujemy jeszcze. Nie wiem, co będziemy robić. Zobaczymy. Kysek na pewno ma jeszcze zajęcia jutro komputerowe. A później się okaże, co wyjdzie nam w planach. A jak nie, to po prostu może posprzątam porządnie, bo powinnam zacząć sprzątać. Zdawało mi się, że widzicie, to jest lustro, że coś mi mignęło przed tym lustrem. Ale drzwi mam od mieszkania zamknięte. Bo ja nie słyszę. Jak siedzę w kuchni, to ja nie słyszę, jak ktoś wchodzi. Czasami kystek wchodzi tak cicho, że naprawdę go nie słyszę. Dopóki się nie odezwie, że to on. Dobra, słoneczka moje kochane. Film będzie trochę długi, ale ja wiem, że Wy kochacie oglądać długie tasiemce wyprodukowane przeze mnie. Więc do zobaczenia, buziaczki i napiszcie mi to, co ja mówiłam w międzyczasie, żebyście mi napisali. Okej, do zobaczenia. Pa, pa!